poprzednim odcinku pokazaliśmy Eilat w Izraelu. Wspaniałe miejsce do obserwowania wędrówki ptaków. Tej wiosny wysłannicy programu 100 tysięcy bocianów pojechali tam, by zobaczyć przelot wielotysięcznych stad bocianów białych. Poznali też ornitologów pracujących w stacji badającej migrację ptaków. W czasie, gdy Jacek zmagał się z wężami i nektarnikami, Janek cały czas pilnie lustrował niebo nad Eilatem. W każdej chwili mogły przecież nadlecieć oczekiwane bociany. Na razie jednak od kilku dni widać było tylko ogromne stada myszołowów. To martwiło całą bocianią ekipę, ale akurat Janka nie. Myszołowy to jego ulubione ptaki. Na tym stołeczku w Eilacie mógłby spędzić całą wiosnę, fotografując przelot skrzydlatych drapieżców. Właśnie zrobiłem zdjęcie kolejnemu myszołowowi wschodniemu. Na podstawie subtelnych detali w upierzeniu Janek potrafi powiedzieć, czy kropeczka na niebie to kurhannik, myszołów wschodni, włochaty czy zwyczajny. Dzisiaj jest świetny dzień na przelot, bowiem od rana już przeleciało co najmniej 15-18 tysięcy tych ptaków. Ptaki drapieżne raczej rzadko wpadają w siatki. Co zrobić, gdy chce się zaobrączkować myszołowa? Po wędrówce nad pustynią myszołowy marzą o myszach. Podstęp polega na tym, iż myszołów za wszelką cenę chce złowić mysz. Dostanie ją, ale razem z pułapką. Janek doskonale wie, że pułapka nie zrobi myszołowowi krzywdy, ale za każdym razem denerwuje się, widząc, że dla ptaka to stresujący moment. Kiedy mechanizm pułapki zadziała, myszołowa trzeba szybko zabrać, zmierzyć, zważyć i zaobrączkować. Teraz, jak wszystkie inne ptaki trafiające do stacji, odzyska on wolność. Potem obranym wcześniej kursem podąży na daleki wschód. Jacek był przy obrączkowaniu rzadkich gatunków. Janek miał czas na swoje myszołowy. Ale teraz koniec przyjemności. Pora na pracę. Trzeba ścigać bociany. Jeśli one nie przyleciały do naszych reporterów, oni muszą podążyć za nimi, zgodnie z regułą, że jak nie góra do Mahometa, to Mahomet do góry. Ta zasada sprawdza się nawet w Izraelu. Do tego jeszcze polskie koniec języka za przewodnika i będzie dobrze. Have you seen this spring migrating? Witaj, widziałeś już w tym roku stada bocianów białych, lecące bądź odpoczywające w czasie wędrówki? White storks is a very well-known bird. W Izraelu to bardzo znany ptak. Wszyscy wyrastaliśmy na opowieściach o tym, że to one przynoszą dzieci. To zupełnie jak w Polsce. Czy kiedyś już sfilmowałeś bociany używając tego niezwykłego sprzętu? Muszę przyznać, że jeszcze nie, a to dlatego, że one są u nas bardzo pospolite. A ja staram się filmować rzadsze ptaki, którymi interesują się przyjeżdżający tu obserwatorzy. Ale teraz widzę, że i bociany kogoś interesują. Trzeba będzie spróbować. Sassi powiedział Jackowi, że dzień wcześniej bociany odpoczywały pośród terenów rolniczych na nawodnionej części pustyni. To pierwsze miejsce do sprawdzenia. No i mamy piach. Piaszystą pustynię.
Dotąd widzieliśmy tylko kamienie i skały. Tak jest, bo to rzeczywiście fragment piaszczystej pustyni ze wspaniałymi piaszczystymi wydmami, na której widzimy rosnące bardzo rzadko krzaki tylko jednego gatunku. Tak, ale wystarczy, że człowiek nawodni tą nieurodzajną glebę, ten piach, i potrafi wyrosnąć tutaj pole nam dobrze znanych ziemniaków. Przy okazji jest to miejsce, gdzie mogą odpocząć, zdobyć pokarm ptaki wędrujące na północ. Wędrowne ptaki oczywiście nie jedzą ziemniaków. Znacznie bardziej smakują im żerujące na roślinach owady. Obecność polujących drapieżników świadczy, że są tu i gryzonie. Węże, tym razem ze sztucznego tworzywa i podłączone do nich zraszacze, podobne do tych, jakie można zobaczyć w europejskich ogródkach, tu ciągną się całymi kilometrami. Dzięki temu w miejscu, gdzie dawniej wiatr przewiewał suchy piach, teraz kwitną bujne zarośla. Wśród nich krzewy granatu. Oto jaki cud może zdziałać zwykła woda. Z każdym dniem przybywa nowych roślin i zwierząt. To dzierżba rudogłowa. Ten gatunek zawsze powoduje u ornitologów przyspieszone bicie serca. Są lisy, dzierżby i egzotyczne gady. Bocianów nie ma. Następny sygnał o bodźkach dociera z leżącej niedaleko Ejlatu saliny. To rozległy, płytki zbiornik, w którym woda morska odparowuje, zostawiając na dnie pozyskiwaną stąd sól. W tak niegościnnym środowisku trudno się spodziewać bogactwa życia. Są jednak gatunki bezkręgowców, które i tu dają sobie radę. A skoro są bezkręgowce, to są i ptaki, które się nimi żywią. Czyżby bociany zdecydowały się na słoną przekąskę? Dzisiejszą noc tutaj spędził jeden bocian biały, który przed południem w towarzystwie bociana czarnego zbił się w kominie wysoko i poleciały oba ptaki na północ. Jeden jest. Próbuje wylądować wśród żerujących flamingów. Rzadki to widok, ale chyba za głębokie wody na bocianie nogi. Dowód wprost na to, że nogi flamingów są jeszcze dłuższe od bocianich. Nogi były za krótkie albo zupa była za słona. Bociany poleciały, ale Janek i Jacek nie potrafią oderwać oczu od ptaków żerujących na salinie. Czyżby jeszcze jeden bocian? To szczudłak. Ten to dopiero ma nogi. Do samego dna, można powiedzieć. Gdyby tak dziób przemalować na czerwono, mógłby uchodzić za miniaturę bociana. Opodal przechadza się inny przedstawiciel rodziny szczudłonogich – szablodziób. Długie nogi i wymyślne kształty dziobów to przystosowania do żerowania w błotnistych terenach na pograniczu wody i lądu.
Każdy ma tu swój sposób na wyławianie glonów, planktonu i drobnych skorupiaków. Dziób flaminga to połączenie pompy i sita. Ptak zasysa wodę, a potem, wyciskając językiem, odcedza z niej smakołyki poprzez system cienkich blaszek. Obok flamingów odpoczywają czaple. Są pospolite i u nas czaple siwe, ale tuż obok zasiadły czaple nadobne. To te śnieżno-białe, z ozdobnymi piórami z tyłu głowy. Towarzyszą im czapelki złotawe. W okolicach Eilatu można też wypatrzyć czaple rafowe. Już sama nazwa wskazuje, że w polskich szerokościach geograficznych nie miałyby czego szukać. Jeszcze jedna ciekawostka z nadmorza Czerwonego to czapla modronosa. Operatorowi udało się ją przyłapać na polowaniu wśród trzcin. Nagle nad saliną pojawia się stado żwirowców łąkowych. W locie ptaki te bardzo przypominają rybitwy. Gdy usiądą na ziemi, stają się podobne do sieweczek. W Polsce były obserwowane ledwie kilkanaście razy. Są i sieweczki. Cała paleta. Znane z Polski. Rzeczne, obrożne i morskie. Oraz egzotyczne, pustynne. Wszystko w jednym miejscu. Widoki niebiańskie, ale w południe żar staje się iście piekielny. Flamingi odpoczywające na grobli przypominają fatamorganę. Pora opuścić salinę. Ale chłodniej raczej nie będzie. Przed Jackiem i Jankiem wyprawa na pustynię. Ta część pustyni różni się od potocznych wyobrażeń. Krajobraz prawdziwie marsjański. Jednak wystarczy wytężyć wzrok, by dostrzec, że ta nieprzyjazna kraina ma swoich stałych mieszkańców. Zza grzbietu wyszły koziorożce nubijskie. Samice i młode nie mogą się pochwalić tak imponującymi rogami. Ten widok psuje nieco mistykę spotkania z dziką przyrodą. Żyjąc w ekstremalnych warunkach, koziorożce korzystają z każdego dostępnego pokarmu, nawet ludzkich śmieci. Skalne szczeliny zamieszkują góralki. Pierwsze skojarzenie łączy je z tatrzańskimi świstakami, ale tak naprawdę to zwierzęta najbliżej spokrewnione ze słoniami. Tak przynajmniej wykazują badania genetyczne, choć tak na zdrowy rozum niełatwo sobie wyobrazić góralka, przed którym pierzchałyby lwy, ani słonia, który chowa się w też parę. To białożytka.
tym razem nie nasza, a tutejsza. Białożytka srokata. Strome ściany zamieszkują gołębie skalne, przodkowie gołębi miejskich, dobrze znanych w całej Europie. Jak widać, da się tu żyć. Ale co w tych warunkach miałyby robić nasze bociany? Na żaby, ryby, ślimaki, dżdżownice i pasikoniki nie ma tu co liczyć. To nie jest nadrzeczna, wilgotna łąka. Pustynne góry nie interesują bocianów jako środowiska do żerowania, ale jako miejsce, gdzie powstają korzystne prądy powietrzne. Powietrze inaczej rozgrzewa się nad równinami, inaczej nad górami. Na granicy cieplejsze masy szybko unoszą się ku górze, dźwigając ze sobą korzystających z tego szybowników. Dla wędrujących ptaków to coś w rodzaju darmowej windy. Po kilku godzinach wędrówki Jacek i Janek wreszcie dostrzegają lecące stada. Są i bociany, wprawdzie nie białe, a czarne, ale zawsze bociany. Razem wędrują myszołowy, kanie, orły i bociany. To, co je łączy, to technika lotu. One wolą pokonać te 600-700 kilometrów nad pustynią, niż przelecieć 15 czy 20 kilometrów nad otwartym morzem. Dlaczego? Dlatego, że woda się nie nagrzewa tak jak ląd, jak ziemia. W związku z tym nie tworzą się kominy termalne i to powietrze ich nie unosi. Muszą ten cały dystans pokonać, machając bez przerwy intensywnie skrzydłami, co oczywiście je wyczerpuje. No mniejszy wydatek energetyczny jest to w sumie, mimo że droga tak dłuższa. Jest, dłuższa, tak. Pośród lecących drapieżników Janek i Jacek dostrzegają orły stepowe. Popatrz, u góry nad nami. No. Tu w tej grupie. Orzeł. Orzeł stepowy. No. Skrzydła opuszczone, ale zobacz, jaki długi ogon. Czekaj. Są nieco podobne do występujących u nas orłów przednich, ale gnieżdżą się w południowo-wschodniej Europie i Azji. Orły stepowe mają na czym szybować. Rozpiętość skrzydeł przekracza 2 metry. Pierwsza obserwacja większego stada bocianów zaliczona. Nasi wysłannicy opuszczają góry, ale nie pustynie. Wyruszają w kierunku równin, ku pustyni Negev. To nie złudzenie. Na środku pustyni udało się odnaleźć bociana białego. Czasami zdarza się, że pojedynczy bocian odłączy się od wędrującego stada i siada na pustyni. Tak jak ten właśnie tutaj. Miejmy nadzieję, że po chwili odpoczynku dołączy do następnego stada przelatującego nad pustynią i poleci na północ, do Polski. Kilkadziesiąt kilometrów dalej na skraju oazy trafia się wreszcie stado, do którego mógłby dołączyć pustynny samotnik. Duże szczęście, udało nam się zobaczyć wreszcie bociany, które zmierzają z południa na północ, najprawdopodobniej do Polski. Tak, rzeczywiście mieliśmy duże szczęście, bowiem przelot bocianów białych nad pustynią jest kwestią przypadku, w którym miejscu, kiedy i w jakiej liczbie przelecą. Nam się udało zobaczyć je dzisiaj tutaj, ale równie dobrze mogły przelecieć 10 czy 20 km dalej, usiąść na środku piasku i tam przenocować, odpocząć. Niebawem wracamy do Polski i będziemy mieli jeszcze szczęście oglądać je na gniazdach. Być może nawet te same ptaki, które widzieliśmy przed chwilą nad naszymi głowami. W Ejlacie Janek i Jacek chcą się pochwalić bocianią obserwacją. Noam jednak studzi ich entuzjazm. To nie było stado, z jakich słyną okolice Ejlatu. The first thing to look for is a shadow.
To, co widzi się najpierw, idąc po ulicy, to nadchodzący cień. Nie mamy tu zbyt wiele chmur, więc kiedy wiosną w ciągu dnia zapada półmrok, to najczęściej znaczy, że lecą bociany. Chmura ptaków przesłania niebo. Lecą w stadach po kilkaset, tysiąc, pięć, dziesięć, czasem 20 tysięcy. Ludzie przystają, zadzierają głowy i patrzą, co się dzieje. Jeszcze bardziej niezwykłe widowisko ma miejsce wieczorem, kiedy w okolicach miasta bociany zapadną na nocleg. Często zdarza się to w najmniej spodziewanych miejscach. Czasem na boiskach piłkarskich, czasem pośrodku pustyni. Wtedy na kilka godzin pustynia robi się całkiem biała. Gdy przysiadują na skałach, w górach, przez jakiś czas jeszcze wiercą się i podlatują w poszukiwaniu dogodnego oparcia dla nóg. Zatrzymują się tylko po to, by odpocząć. Szukają miejsca, gdzie będą bezpieczne od lisów i wilków. Nocują w grupie, a o poranku, kiedy powietrze nagrzeje się na tyle, że powstają kominy termiczne, bociany podrywają się w niebo i odlatują. W czasie izraelskiej wyprawy odnieśliśmy połowiczny sukces. Były bajecznie kolorowe, egzotyczne ptaki, były i bociany. Niestety naszej kamerze nie udało się uwiecznić stad zaćmiewających słońce. Dzięki pomocy izraelskich ornitologów udało się jednak zdobyć ujęcia stada, w którym podobno bocianów było więcej niż w tytule naszego programu.